Plakat Honor na Pałacu Kultury, a na dziedzińcu metra Centrum wystawa Zaczęło się w Polsce. O wojnie obronnej z 1939 roku obok plansz na trzech ekranach opowiadają animacje multimedialne. Warszawa pamięta. Do dziś w jej murach można znaleźć ślady po kulach i pociskach z minionej wojny. Na placu Piłsudskiego instalacja Każdy z 12 milionów. Hołd ofiarom obu totalitaryzmów, która ma pokazać ogrom ofiar wojny. Pierwsze bombardowanie miasta było 4 września. Warszawa pamięta. Dla potomnych. Ta część ulicy Strażackiej do niedawna była tylko na mapie. Prace rozpoczęto w styczniu. Do końca roku oprócz nowej jezdni powstanie chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki dla autobusów. Nowa ulica Strażacka od Zakroczymskiej do Chełmżyńskiej połączy Rembertów z Przemysłowym Targówkiem i Brudnem. Odciąży budowany węzeł Barsa. Tradycje tej firmy rymarskiej sięgają końca XIX wieku. Marian Stojowski, jedyny z trzech synów założyciela, który przeżył wojnę, powrócił do zawodu w latach 50. Dziś właścicielem firmy wykonującej drobną galanterię skórzaną jest wnuczka pana Mariana, Katarzyna. Pani Lucyna zaś pracuje tutaj od 27 lat. W księdze pamiątkowej wpisy gwiazd Wańkowicza, Foga, Rodowicz czy Michnikowskiego. Paski gotowe i na zamówienie cieszą się wciąż ogromną popularnością. To był już drugi rajd pojazdów zabytkowych pod hasłem Stare jak nowe. Rozpoczął się na Bemowie, zakończył na Nowym Świecie. Tam odbył się konkurs elegancji. Ważny był wygląd, ważne były stroje i gadżety z tamtych lat. Najnowsze pojazdy pochodziły z 1984 roku. Mocna reprezentacja pojazdów milicyjnych po latach budziła łagodniejsze skojarzenia. Tak, tak, te pojazdy wciąż jeszcze pojawiające się na naszych drogach to już historia. Stare Powązki. Po raz pierwszy zabytkowe nagrobki, rzeźby i inskrypcje zostaną szczegółowo sfotografowane, wymierzone i opisane. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków chce stworzyć komputerową bazę danych, która uchroni Stare Powązki przed zapomnieniem, zrujnowaniem i kradzieżami. Do współpracy zaproszono osoby niepełnosprawne. Po przeszkoleniu część pracuje w plenerze, część przy opracowaniu danych. Inwentaryzacja całej nekropolii może zająć wiele lat. Warszawa ma wreszcie festiwal prezentujący współczesną muzykę. Orange Warsaw Festival zgromadził w tym roku tłumy młodych ludzi przed sceną i grupę znakomitych wykonawców na scenie, a właściwie na dwóch. Ta wpisująca się coraz lepiej w stołeczny pejzaż impreza ma szansę wesprzeć Warszawę w otrzymaniu w 2016 roku tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.